otworzyć drzwi dla osób chorych na schizofrenię, po raz kolejny próbował dziś ośrodek wsparcia w Lipniaku. W placówce już po raz 10 odbył się festyn, który ma pomóc zintegrować chorych z osobami zdrowymi. Oprócz występów artystycznych na uczestników czekał ciepły posiłek, zabawy, loteria fantowa oraz przejażdżki motocyklowe. Jak zapewnia Bożena Chmielewska, dyrektor ośrodka, impreza już na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń kulturalnych. Robimy wszystko, by wykluczenie społeczne osób chorych nie istniało, dodaje. Wpisaliśmy się w kalendarz jakby imprez kulturalnych, sponsorzy dopisali, pogoda też, bawimy się, podopieczni są szczęśliwi, rodziny. Robimy wszystko, aby to wykluczenie, które zawsze jest tak postrzegane przez uczestników, nie istniało. I tego oczekujemy właśnie w społeczeństwie tutaj, w miejscowej ludności. Wydaje się, że przełamaliśmy już bardzo dużo barier. Coroczne spotkania w Lipniaku to również bardzo dobra forma terapii dla podopiecznych ośrodka, mówi Jarosław Rżany, kierownik zespołu terapeutycznego w Lipniaku. Wyjście do innych ludzi, tak, jest świetną formą terapii, jest także świetną formą zaprezentowania tych ludzi i ich możliwości. Między innymi po to jest dokładnie ten festyn. Dla uczestników festynu to jednak przede wszystkim dobra zabawa, a także niewielki stres przed pierwszym w życiu występem na scenie. Jest bardzo fajna, podoba mi się, nie narzekam, chociaż tremę mam, jak będziemy, jak będę pierwszy raz występował z zespołem sami swoi, ale myślę, że będzie dobrze, tremę zejdzie.